To jest taki moment, aby powiedzieć, że są wśród nas wyjątkowi goście. Szczególnie dziękujemy, że jest z nami, że wspiera nas swoją obecnością. Myślimy, że modlitwą też. Ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Ale witamy również wszystkie osoby, które przybyły tutaj. Wiemy o tym, że są wśród nas parlamentarzyści, europarlamentarzyści i przedstawiciele samorządu. Te brawa z pewnością należą się bardzo zdolnym muzykom, którzy już zaczęli dla nas grać, zaczęli dla nas muzykować, a będą się wspólnie z nami modlić. Chór jednego serca, jednego ducha i goście, ale jacy to goście, to o tym za moment. Brawa dla nich. Brawo! Brawo! Oczywiście chór sam jest wraz z orkiestrą i sekcją. Pozdrawiamy serdecznie pana Piotra i pana Bartka, którzy dedykują i prowadzą nas na zespół. A teraz chcemy, no właśnie, znowu wznieść nasze serca poziom wyżej. Pomodlić się wspólnie z chórem jednego serca, jednego ducha. Zapraszamy państwa do modlitwy. Tak, ta modlitwa będzie oczywiście wybrzmi tutaj teraz w pieśni. Dzień jutrzejszy będzie w zupełnie innym charakterze niż dzisiejszy wieczór. Dzisiaj chcemy przede wszystkim, jak droga Milenka wspomniała, zanurzyć się przed obliczem Pana, stanąć w prawdzie jako bracia i siostry i odkrywać to, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca, który jest w niebie. A my mamy wyjątkowy przywilej i zaszczyt nosić tytuł chrześcijanina.